Ogromny głosie, samotna nuta Jego, która wynika z ognia czyśćcowego. Tak dusze smutne w czyśćcu narzekają, które zostają. Tak dusze smutne w czyśćcu narzekają, które zostają. Każdy śmiertelny, co się na świat rodzi, umierać musi, a dusza odchodzi. Ale nie wiemy, gdzie się obróciła, dokąd trafiła. Ale nie wiemy, gdzie się obróciła, dokąd trafiła. Gratulując pamięcią, w zeszłym roku przywoływaliśmy rozpoczęcie ludobójstwa na Wołyniu. W tym roku, chronologicznie patrząc, powinniśmy przywołać, oprócz tych męczenników, którzy zginęli na Wołyniu, również tych, którzy zaczęli być mordowani na terenie Małopolski Wschodniej, na terenie Galicji Wschodniej. To jest ten czas i te wydarzenia, które w szczególny sposób w dniu dzisiejszym, w tragiczną rocznicę Krwawej Niedzieli, przywołuję. 71 lat temu rozpoczęła się zagłada polskości na Wołyniu. 70 lat temu była ona z taką samą zaciekłością jak na Wołyniu, kontynuowana w Małopolsce Wschodniej. 11 lipca, dzień symboliczny, w którym co najmniej w 100 miejscowościach mordowano w niesamowity sposób Polaków. Od niemowlęcia po stu kilkuletnich starców. Ale nie tylko 11 lipca. Mordowano już od końca 1942 roku. I mordowano Polaków z coraz mniejszą intensywnością, ale do 1947 roku, do zakończenia akcji Wisła. Genocidum atrox to termin łaciński, termin prawny, mówiący o tym, że to, co się stało na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, to było ludobójstwo, ale ludobójstwo niespotykane. Ludobójstwo straszne, barbarzyńskie, dzikie. W niesamowitych męczarniach ludzi oprawcy z organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii mordowali, przecinali piłą, przybijali gwoździami, rąbali siekierami, darli pasy skóry z ciała. Wrzucali do studni, palili żywcem zaryglowanych w stodołach, kuźniach i domostwach. Niesamowite okrucieństwo, które pozostało w duszach ofiar, którym udało się przeżyć, a które patrzyły na męczeństwo swoich najbliższych. Do dziś nie mogą znaleźć równowagi psychicznej. Do dziś mają koszmarne sny, do dziś krzyczą w nocy. Niektórzy nie są w stanie o tym w ogóle mówić i ich rodziny dowiadują się o tym, co przeżyli, z książek. Wołają z grobów, których nie ma, bo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej tylko nieliczni byli normalnie pogrzebani. Rodziny do dzisiaj nie znają miejsc, w których spoczęły szczątki ich najbliższych. Składają wiązanki i palą znicze w symbolicznych miejscach, jak ten skwer wołyński, na cmentarzach parafialnych w całej Polsce. Rozrzuceni wszędzie. Są jak gdyby osamotnieni w tym bólu, który niestety do dziś nie został
należycie doceniony przez ojczyznę. Jakkolwiek trochę się zmienia, bo tuż przed przyjazdem tutaj dowiedziałam się, że dzisiaj w Sejmie minutą ciszy uczczono pamięć ofiar. Wołając z grobów, których nie ma, pamiętajmy o nich nie tylko w ten dzień symboliczny 11 lipca, pamiętajmy o nich przy każdych świętach, w których przypominamy naszych zmarłych. Pamiętajmy o tym, że było to trzecie ludobójstwo na narodzie polskim po sowieckim i niemieckim. Dziękuję. Szanowni Państwo, stoimy, właściwie znaleźliśmy się dzisiaj przed pomnikiem, gdzie, że tak powiem, czcimy wszystkich poległych na Wołyniu w tych masowych rzeziach. Dzisiaj jest szczególny dzień. Dzień 11 lipca. To był dzień, kiedy armia, ukraińska powstańcza armia zorganizowała pogrom na Wołyniu. W tym dniu o godzinie o świcie jednocześnie zostało zaatakowanych ponad 160 wsi i osiedli polskich w trzech powiatach, w powiecie włodzimierskim, horochowskim i kowelskim. To była rzeź, to był pogrom, bo wioski i osiedla polskie były zupełnie bezbronne. Między innymi ja też byłem wśród wtedy 11 lipca i właśnie ten pogrom przeżyłem. Przeżyłem razem z rodzicami. I to jest ten dzień, który powinniśmy każdego roku tutaj właśnie na tym miejscu, tutaj, gdzie mamy kawałek Wołynia, mamy zarys tego skweru, on przedstawia nam kształt powierzchni Wołynia. Mamy tutaj 11 świec, każda poświęcona oddzielnemu powiatowi naszego Wołynia. Mamy tutaj z tyłu, mamy tutaj pomnik 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Powinniśmy ten dzień 11 lipca, który był rzeczywiście wielkim pogromem, wielkim nieszczęściem dla nas, powinniśmy go, że tak powiem, czcić i składać tutaj i dziękować i powinniśmy tutaj przy tych ofiarach niesiego. I bardzo się cieszę i myślę, że wszyscy wołyniacy, którzy pamiętają ten dzień, są z tego bardzo zadowoleni, że dzisiaj, w tym dniu, właśnie składamy tutaj, że tak powiem, swoje serdeczne, swoją pamięć o tych, którzy oddali życie na Wołyniu. A byli to zupełnie bezbronni ludzie, zupełnie niewinni. To nie byli żołnierze. Ja rozumiem walce. Ja rozumiem walce, jeżeli ktoś ginie. Prawda? A tutaj nie było obrony. To po prostu była rzecz. O tym powinniśmy pamiętać. To jest, jakbym to powiedział, taki najważniejszy element rzeźni. Te rzezie 11 lipca, najważniejsze, najgłówniejsze, to były największe, jednocześnie o jednej godzinie wykonane akcje ukraińskich nacjonalistów. Ja jako przedstawiciel 27. Wołyńskiej Dywizji, żołnierz 27. Dywizji, przyszedłem tutaj po to, ażeby podziękować wszystkim tutaj zebranym za pamięć, że pamiętają o tych ofiarach
że pamiętają o tym, co myśmy przeżyli na tym Wołyniu. I myślę, że jednak jakoś postaramy się i dobijemy się tego, ażeby ten dzień był obchodzony w Polsce jako dzień właśnie poświęcony tym ofiarom. Dziękuję Państwu za obecność tutaj i za udział w tej uroczystości. Proszę o złożenie kwiatów. Nic tam nie weźmie dusza w drogę sobie, gdy ciało w grobie, które już wkrótce w ziemię się obróci, dusza zaś w czyśćcu żałosną pieśń nuci. Och, podajcież mi litościwe ręce, koniec mej męce. Och, podajcież mi litościwe ręce, koniec mej męce.